Równie dobrze tutaj mógłbym epopeję jakąś napisać. To jeszcze trzecia kwestia. I być może będzie też czwarta, zobaczymy. To, czego brakuje, to jest dostępna edukacja. Jedni to nazywają edukacją włączającą. Ja po prostu nazwałbym to dostępnością w edukacji. I tu nie chodzi tylko o dostępności architektoniczne, co. Niestety w dalszym ciągu bywa problemem. Ja miałem niestety taką, taką sytuację, kiedy to w liceum pojechałem odebrać nagrodę, stypendium z, za dobre wyniki w nauce, i tam była taka winda. Winda, która była zamontowana na poręczy przy schodach, tak, no i niestety no, na tej windzie, tak, w drodze płotnej zjechała 10 cm bodajże i zatrzymała się, ani w jedną, ani w drugą no, dla mnie to było przerażenie, tak byłem naprawdę przerażony, nie wiedziałem co, co zrobić i naprawdę, mówimy o dostępności ale ona jest tylko na papierze. Kiedy przyjeżdżam, ja, ja wiem, że jestem łamaczem lodów i staram się tutaj pokonywać bariery, no to jednak ja te bariery w dalszym ciągu znajduję. A jeśli nie mówimy o samych barierach architektonicznych, no to będziemy mieli doświadczenie z barierami no, myślenia, niestety, tak? Jakby to powiedzieć, no trudno jest osoby z niepełnosprawnościami, no. Może nie tyle, że traktować identycznie jak osoby zdrowe, tak? Natomiast starajmy się jednak sprawić, żeby ten system edukacji on był dostępny dla wszystkich. Ktoś jest mniej sprawny w danej kwestii, ale bardziej sprawny w drugiej. I próbujmy jednak za wszelką cenę tworzyć to środowisko, które jest otwarte i dostępne. Ja przez wiele lat tak naprawdę no miałem realizowaną edukację w domu, tak. Czyli moja edukacja szkolna wyglądała na takiej zasadzie, że przychodzili nauczyciele, uczyli mnie w domu, tak. Miałem dużo mocniej okrojony jakby przedział godzinowy, dużo mniej tych zajęć, tak? natomiast dużo więcej dostawałem pracy domowych, żeby nadrabiać jakby te, 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 te stracone, może nie tyle, że stracone, ale po prostu ten mniejszy zasób godzinowy, który otrzymywałem w danym miesiącu. No, kurczę, naprawdę, no, teraz otwiera się wiele możliwości. Mamy naukę online, tak? Możemy uczyć się zdalnie, możemy studiować. Osoby z niepełnosprawnościami. Z roku na rok widzę, że zmiany idą. Tak? Natomiast w mojej opinii, w dalszym ciągu dzieje się to zbyt wolno, a to znowu z powodu tego, co mówiłem wam już wcześniej, z powodu braku zmiany świadomości. No i to jest właśnie ta kwestia kolejna.